Podnosimy. A co ty tu robisz? Siemanko miłośnicy detailingu, w dzisiejszym odcinku mamy świetne rozwiązanie dla osób lubiących wypady, a niekoniecznie posiadających duży, pakowny samochód. A mianowicie chodzi tutaj o boksy dachowe. Pomysł na odcinek wziął się z tego, że po prostu wybieramy się na stok, jedziemy Yarisem, nie mamy za bardzo gdzie zapakować sprzętu, poserwowaliśmy troszeczkę po internecie i znaleźliśmy firmę Amos, żeby dobrać nam sprzęt do Yarisa, żeby się zapakować w 4 osoby. No chcemy zabrać 1, 2, 3 deski, tak? 3 deski. I gitarę. I gitarę. I musimy się zapakować. Do tego oczywiście sprzęt, buty i inne tego typu rzeczy. W Yarisie jest tego typu problem. Nie mamy mocowań pod poprzeczki, do których można by było przymocować boksa. Ale tutaj akurat w rozwiązaniu firmy Amos mamy poprzeczki montowane do słupków. Bardzo fajne rozwiązanie, też nie wiedzieliśmy jak to ugryźć. Po prostu skontaktowaliśmy się z firmą Amos. Tam pan polecił nam, po prostu złożył nam taki zestaw do transportu nart czy też desek. Dodatkowo mamy też zestaw oprócz boksa, do którego do poprzeczek możemy przymocować uchwyty, które są stricte przeznaczone do nart, bądź właśnie deski. W tym momencie je w sumie widzicie w przybitce, ale też pokażemy jak one wyglądają na samochodzie. Ja osobiście będę montował ten bagażnik dachowy pierwszy raz. Może nie tak, ale chodzi o to, że będę pierwszy raz montował uchwyty do słupków. Wcześniej to gdzieś były jednak te relingi w samochodach. W tym przypadku mamy nadzieję, że się dobrze sprawdzą te właśnie uchwyty, które nam polecił i wysłał właśnie producent. Jeżeli chcecie od razu zapoznać się z ofertą firmy, oczywiście tutaj wyświetla wam się teraz strona, tą stronę również znajdziecie w opisie. Zobaczcie jak to wszystko wygląda od wyboru do koloru. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jak już jesteśmy na stronie, to może od razu porozmawiajmy o cenach. Ten model kosztuje 1499 zł. Do tego mamy jeszcze uchwyty i belki 549 zł. I do tego jeszcze mamy uchwyt na 3 pary nart za 159 zł. Suma summarum wychodzi ponad dwójeczkę. Na stronie znajdziemy także bagażniki od 1399 zł do 1649 zł i na pewno każdy coś dopasuje do swojego samochodu, do swoich rollingów czy do swoich słupków. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to śmiało się kontaktujcie właśnie z firmą Amos, a linki oczywiście macie w opisie. Ale jeszcze zanim zaczniemy montować, no to trzeba było w jakiś sposób zabezpieczyć ten bagażnik, położymy na to wosk. Nie zapomnijmy o aspekcie detailingowym w tym wszystkim. Dokładnie. Na woskowanie bagażnika zapewni nam tą śliskość, śnieg będzie dużo łatwiej zlatywał z tego. Pamiętajcie o tym, że też właśnie mamy wysokie mandaty padane za onieśnieżone samochody. W przypadku bagażnika jest to samo. Mati tam w tle woskuje, a ja wam muszę powiedzieć jeszcze jedną ciekawą rzecz. Do zamontowania tego wszystkiego na dach Yarisa będziemy potrzebowali aż dwóch narzędzi. Imbusa, który jest w zestawie i kluczyka 13. Chyba najlepiej nasadowy, co? Już się okaże, ale wiadomo, że nasadowe są bardziej funkcjonalne niż zwykłe. Prosto będzie to zamontować, a wszystko wyjdzie w praniu. Wosk mniej więcej wysechł, także docierando. Chcieliśmy montować belki, a w pierwszej kolejności powinniśmy poruszyć temat zabezpieczenia dachu. Zapomnieliśmy o tym powiedzieć, ale mieliśmy cały czas to z tyłu głowy. Trzeba zabezpieczyć słupki przed bezpośrednim kontaktem z uchwytem. Pomożemy się w tym przypadku właśnie folią PPF, która na pewno zabezpieczy nam właśnie lakier przed porysowaniem. Może najpierw zabezpieczenie dachu. Zanim zaczniecie cokolwiek montować, pamiętajcie o tym, że dach musi być czysty i przede wszystkim suchy. Dawidek mi tutaj zaznaczył. Tak mi się wydaje, że tu będzie dobrze. Zobaczymy, powymierzał, stał, wymierzał. Przykleję to na szybko IPO. Patrzcie, jaką jeszcze ładną folię wybrał. Z Porsche Panamery. Tylko, że uchwyty zaczepiają nam się w tym miejscu, ale gumowa nakładka przychodzi gdzieś w tym miejscu, czyli więc tutaj też musimy zabezpieczyć. Lepiej zrobić z lekkim nadmiarem, niż miałoby braknąć. Ja będę dzisiaj taką waszą podpowiadajką z tego względu, że warto jeszcze dopowiedzieć, jeżeli będziecie demontować te belki ze swojego samochodu, warto też zdemontować od razu tą folię PPF z tego względu, że jeżeli zostawicie ją na jakiś tam dłuższy czas, powstanie tak jakby zmiana na lakierze, można to tak Mateusz nazwać? Może nie, ale miejsce pod folią będzie mniej porysowane niż miejsce dookoła folii i będzie to widoczne. Druga sprawa jest taka, że jak będziecie ściągać tego PPF-a, warto też sobie go delikatnie podgrzać, można do tego użyć opalarki albo na przykład suszarki do włosów. I zobaczcie, co tak naprawdę składa się na jedną belkę. Mamy uchwyt, zaślepki, oczywiście belkę i gumki uzupełniające i te blokujące my już sobie docięliśmy. Dawidek powymierzał, ale ciekawy jestem jak mu to poszło, czy jest dobrze powymierzane. To się zaraz okaże. Co ty sugerujesz, że ja mam blond kolor włosów, to nie dałem rady? Tak.
Zamontujemy sobie te gumeczki, bo one mają być nam jako stopery do belek. Coś nie coś potrafi. Tutaj musimy sobie przyłożyć, jak to będzie siedzieć. Bo nie jest okej. Okay. Czyli musimy teraz założyć to tak, w tą stronę. I na to musimy założyć to, tak? O, mniej więcej tak. No inaczej być nie chce być. Do blokady. Uchwyty mam już pomontowane. Wszystko wygląda na... O, tutaj Dawidek nie dokręcił, co ty? To nie dokręciłem po to, żebyśmy mieli jeszcze możliwość regulacji. Dobrze Dawidek to wymierzył. Co? Elegancko jest. Folie? A? Bardzo dobrze, 3 minus. I tutaj Mati, jak mamy poluzowane te imbusy, to wydaje mi się, że w tym momencie powinniśmy to przyłapać naszą trzynastką. I to się nam zaparło elegancko. To trzeba troszeczkę głębiej to włożyć. A wnęką? Kręcimy to, bo tutaj mamy jeszcze te imbusy w miarę luźne. Tak jak Dawid mówił faktycznie, że to dobrze sobie poluźnić, bo wtedy sobie ułożymy to. Dokręcimy mocno uchwyty i na końcu belkę dociągniemy imbusem i będzie malinka. I faktycznie nasadowa trzynastka będzie tutaj idealna. Nie no, powiem ci, że elegancko to się zrobi. Musi być sztywne, ale żeby nam się słupki nie pogięły. Tak. Bo uwierzcie mi, że jesteście w stanie to zrobić. Musicie być naprawdę ostrożni. Druga strona tak samo. Dokręćmy to. Ładnie wszystko siedzi na PPF-ce. Trzeba sprawdzić, czy belka siedzi równo, jeżeli chodzi o lewo-prawo. My już to sprawdziliśmy. Trzyma się. Bo Jarisa wywalił. Dobra, zostaw. I teraz możemy dokręcić sobie, dociągnąć belki. Bardzo dobrze to siedzi. Weź jeszcze raz pobuję i niech widzowie zobaczą. Siedzi jak złoto. Teraz musimy sobie wymierzyć tutaj. Nie róbcie tego w domu. Właśnie, bo przestraszyłem się trochę. Czyli zakładamy gumeczkę tutaj. I na górę. I na koniec zabezpieczenie antykradzieżowe. Klucyk, tylko teraz to który był? Nie, to ten mniejszy chyba, czy ten? Ten. I kolejne zabezpieczonko. Lux. I drugą belkę montujemy w taki sam sposób. I teraz chwileczkę się zatrzymamy, ponieważ popełniliśmy błąd. Tylnia belka musi być obrócona o 180 stopni. Wystarczy, że obetniemy tutaj gumę. My akurat ją wzięliśmy, ponieważ pod boksa nie chcemy sobie popsuć. Wsuwamy. I od góry dokręcamy śrubki. My będziemy zaraz ten uchwyt demontować, bo będziemy montować bagażnik. Tu się wkłada kluczyk. Widzicie? Lekko odciągasz. O. Uchylamy, puszczamy, zamykamy. Kurczę, deski też by się dwie zmieściły do góry nogami. No, na siłę, na upartego myślę, że jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o mechanizm, który zapobiega temu, żeby boks się nie zamknął, no to w sumie wciskamy tylko. Tu jeszcze są trzy zawiasy i one są bardzo łatwe w montażu. Po prostu musimy trafić zamontowanym na górze tym takim pojedynczym w środek między te dwa dolne i bolcem takim plastikowym przyciągamy przez całość i tyle. Równo? Jest okej. Okay. Co wchodzi tutaj? Prowadniczka elegancko. I haki, wydaje mi się, że dobrze będzie je ustawić z przodu w tą stronę. A z tyłu w drugą. A z tyłu w drugą stronę. This is good idea, my friend. Good, good? Yeah. Kurczę, tak prosto? I tak robimy razy 4. I co, i to już? Jeszcze bardzo ważna rzecz. Trzeba jeszcze przez te metalowe przepleść pas. Cały ładunek w boksie oczywiście spinamy takim pasem. Więc teraz mogę wam zaprezentować, jak wygląda Yaris z bagażnikiem na dachu. I'm always learning with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the... Pokażę wam jeszcze, co jest w środku. Czego? A co ty tu robisz? Śpię, zamykaj. To śpi.
bagażnik dachowy nie musi służyć tylko jako bagażnik dachowy, ale także jako noclegownia. Dawidek chyba już będzie spał tutaj cały czas. Więc teraz zobaczcie, ile weszło w tego boksa i zapraszamy na szybkie polerowanie stoku z miłośnikami detailingu. Positivity. I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause... Kto tu mi taką drogę tu wymyślił? Oh my god. Ale to jest najszybsza zobacz, droga. No to zobacz, jak tutaj pokazuje nam najszybszą drogę. Sprawdzałem, czy boks jest na dachu. Jest. Ludzie. Siemanko, miłośnicy detailingu. W dzisiejszym odcinku będziemy polerować stok. Problem jest taki, że muszę troszeczkę czekać na chłopaków. No. Skoncentrował się na kręceniu i wyryżnął orła. Chcesz kogoś, Mati, pozdrowić? Marcin, chcesz kogoś pozdrowić? Nie. Mamy tatę. Pozdrawiamy ciule mamę i tatę. Żonę moją i kiciusia. Powiem wam, że Mati może jest stary, ale daje radę jeszcze. Staruszku! Staruszku! Ajajajajaj! Nagrało się! Widzieliście? Stary, ale kości gumowe. Dotarliśmy cali i zdrowi, co najważniejsze, nikt nie połamany. Mati gumowe kości, staruszek też dał radę. Staruszek, ty. Jest godzina 22, jesteśmy zmęczeni, że tak to powiem, całym dniem na stoku. Trzeba teraz szybko zdemontować tego boksa i zawijamy się do domu. Jeszcze to będzie 5 minut. Demontaż bardzo prościutki. Przyszedł czas na demontaż folii. Zobaczcie, folia w ogóle nie jest uszkodzona, czyli mam 100% pewność, że lakier też nie został uszkodzony. A ty byłeś kierowcą, najlepszym na świecie. Byłem kierowcą, wy byliście pasażerami i cała trójka przychodzi ogarnąć ten bajzel w środku. Paluszki, te chipsy, te frytki po smakowaniu. Trzymaj, bo ja zapomniałem, że mleko na gazie zostaje. No tak, i przypomnę. Dobra, podsumowując, jak ci się jechało z boksem? W ogóle czułeś, że go masz, bo słychać go nie było słychać. Za mocno nie szumiało, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak trasa była jaka była. Rozpędzaliśmy się do 90 km na godzinę. Nie było gdzieś to zbytnio odczuwalne. Wszyscy mówią, że gdzieś tam bagażnik dachowy zwiększa opór powietrza i spalanie się zwiększa. No natomiast u nas wyszło tak, że jak się pakowaliśmy, auto było odpalone, żeby się grzało. Było 5,7, jechaliśmy i po około 40 km spadło nam na 5,6, a skończyliśmy trasę na 5,2. Czyli jechałeś za wolno? Nie jechałem za wolno, po prostu jechałem normalnie, to jest normalne spalanie Jarisa. Jeżeli podróż jest ok, faktycznie daliśmy radę się załadować, gitara weszła, mokre deski wsadzone do boksa. Jaki to jest komfort? Komfort. Ja później tą deskę przerzuciłem do swojego samochodu, a wiesz, że do Phaetona mi nie weszła do bagażnika, na tylko na tylnie. Na skórkę elegancko rzuciłeś? No nie, akurat wiesz, no położyłem tam na podłogę. Wróciłem i wszystko jest mokre. To tak, dla przypomnienia, sponsorem dzisiejszego odcinka jest właśnie firma Amos, więc w tym momencie, jeżeli podobał wam się ten odcinek i jesteście zainteresowani takimi boksami, to wbijajcie na stronę producenta, tu wyświetla się wam link i dodatkowo pamiętajcie o Facebooku również firmy Amos. Zostawcie im tam lajka i obserwację. I w opisie znajdziecie linki do sklepów, które dystrybuują po prostu firmę Amos i możecie tam kupić bagażniki, także zachęcamy do zakupu. Trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Cześć! Cześć.